No hej, witam Cię na moim kanale. W tym filmie chciałabym, żebyście mnie trochę lepiej poznali, dowiedzieli się, jaka jestem, kim w ogóle jestem, co ja tutaj robię. Przeszykowałam 50 faktów o mnie na Instagramie, którego macie tutaj. Dodałam okienko z pytaniami, w którym pisaliście przykładowe pytania, jakie chcielibyście w tym filmiku. Zostaw lajka, subskrypcję, wpadaj na Instagrama, ale nie będziemy już robić takiej autoreklamy, dlatego przechodzimy do faktów. Pierwszy fakt jest taki, że urodziłam się 3 czerwca 2003 roku, czyli mam 17 lat. Urodziłam się w Łodzi i tutaj aktualnie mieszkam. W swoim życiu przeprowadzałam się 5 razy i tak jak wspomniałam, aktualnie mieszkam w Łodzi. I szczerze, nie lubię tego miasta, nie chcę tutaj mieszkać, chciałabym wyjechać, ale zobaczymy, jak się moje życie potoczy. 3 lata trenowałam trójbój siłowy, czyli tak zwane podnoszenie ciężarów, jednak nie jest to to samo, co dwubój, który jest na olimpiadzie. Trójbój siłowy to przysiad, wyciskanie, leżąc i martwy ciąg. Byłam członkinią kadry narodowej. 2 lata? 2 lata byłam członkinią kadry narodowej w tym sporcie. I jeździłam na zawody międzynarodowe, Mistrzostwa Świata, Europy, no Polski wiadomo. Tak dalej. Jestem wicemistrzynią Europy w wyciskaniu leżąc klasycznym oraz wielokrotną mistrzynią Polski w trójboju siłowym. Na moich pierwszych zawodach międzynarodowych w 2018 roku, czyli Mistrzostwach Europy, zajęłam 3 miejsce w trójboju siłowym, a rok później 5 miejsce na Mistrzostwach Świata, również w trójboju siłowym. Moi rodzice są od... Jezus. Moi rodzice są rozwiedzeni od około 12 lat. No i od zawsze mieszkałam z mamą, a do taty jeździłam jedynie na weekendy lub czasami w tygodniu. Do 9 roku życia byłam jedynaczką, a w 2012 roku urodził się mój młodszy brat Igor, który jest moim przyrodnim bratem, gdyż mój tata miał wtedy partnerkę, z którą miał dziecko. Od zawsze kochałam zwierzęta, jako dziecko miałam wiele gryzoni, 4 szczurki, 4 myszki, 4 chomiki, już nie z gryzoni, to 4 koty. Miałam 7 lat. Czyli byłam w pierwszej klasie podstawówki. Wraz z mamą kupiłyśmy pieska Pysię, która ma aktualnie 12 lat i jest z nami do dzisiaj. I jest to West. W grudniu 2017 roku adoptowałyśmy wraz z mamą i jej ówczesnym partnerem pieska Prezesa, który był mieszańcem, podobnym troszkę do sznaucera. Wyglądał jak Pysia, tylko był czarny. Ale niestety w 2019 roku, po 2 latach, niestety zmarł na niewykrytą wcześniej chorobę, prawdopodobnie raka wątroby. W marcu 2020 roku wraz z mamą adoptowałyśmy pieska Tiago, który jest mieszańcem. Wygląda troszkę jak pomieszanie jamnika z labradorem. 3 lata w swoim życiu byłam weganką. Był to rok bodajże 2017 do 2020, ale niestety musiałam z tego zrezygnować ze względów zdrowotnych, gdyż zachorowałam na chorobę układu pokarmowego, co uniemożliwia mi jedzenie wszystkich produktów pochodzenia roślinnego praktycznie, bo wielu surowych warzyw, owoców, strączków, tofu. Cierpię na choroby układu pokarmowego, przeszłam ostre zapalenie trzustki i ze względu na moje dolegliwości muszę być na diecie lekkostrawnej. Jeżeli chcielibyście osobny filmik na ten temat, to mogłabym nagrać na przykład, co jem w ciągu dnia. W 2020 roku, w połowie 2020 roku, powróciła moja anoreksja, jednak na którą chorowałam w 2017 roku, jednak w innej formie. Chorowałam na anoreksję typową. W 2017 roku cierpiałam na restrykcyjną. Dzięki sportowi trochę to się wyciszyło, ale nie byłam wcześniej w żadnej terapii ani nic nie robiłam, po prostu samo to się wyciszyło, a jeżeli wygląda to w ten sposób, to jest 90% szans, że to wróci w przyszłości, tak jak u mnie, tylko właśnie w innej formie. Od 6 miesięcy prowadzę Instagrama na temat zdrowia psychicznego i piszę o swoim doświadczeniu. Od 5 lat choruję na depresję i mam również kształtującą się osobowość w kierunku borderline bardzo silnie. Tak naprawdę jak miałam robione testy osobowości, to wszystkie kryteria spełniłam. I to samo w przypadku kształtującej się osobowości w kierunku osobowości unikowej. 5 lat temu zachorowałam na anoreksję restrykcyjną oraz ortoreksję, która dzięki sportowi, jak wcześniej już wspomniałam, się troszkę wyciszyła, objawy ustały, ja wróciłam do swojej wagi, odzyskałam okres i tak dalej. Jednak w 2020 roku, kiedy skończyłam swoją sportową karierę,
I przestałam tak zwracać uwagę na to, co jem i ile jem, bo nie miałam takiej potrzeby, wiecie, nie trenowałam tak dużo, jakoś przestałam tak pilnować tych posiłków, plus zachorowałam na chorobę układu pokarmowego, to oznacza, że no gdzieś jednak te dolegliwości ze strony brzucha były i to duże, miałam ogromne bóle brzucha, nie miałam apetytu, więc moja anoreksja powróciła jednak w innej formie i nazywane jest to anoreksją atypową, czyli objawy są w sumie podobne, bardzo dużo schudłam, ważyłam 31 kg w najgorszym czasie, trafiłam do szpitala i tak dalej. Jednak przyczyna była inna, bo moim celem nie było chudnięcie czy utrzymanie niskiej wagi, tylko po prostu bałam się jeść, gdyż sprawiało mi to ogromny ból, bo jedzenie nasilało tę dolegliwość. Od około 7 miesięcy uczęszczam na psychoterapię w nurcie Gestalt i aktualnie mam ją online, gdyż moja psychoterapeutka jest z Warszawy. W 2020 roku 2 miesiące spędziłam w szpitalu na dożywianiu, a następnie, gdyż lekarze w szpitalu zaobserwowali moją depresję, zostałam skierowana na oddział w szpitalu psychiatrycznym, najpierw na konsultację, ale z wskazaniem, żeby zostać na oddziale. Jednak moja mama stwierdziła, że nie chce mnie zostawać w psychiatryku na czechosłowackiej w Łodzi, więc ja w szpitalu już znalazłam ośrodek terapeutyczny Gedeon Medica i właśnie od razu po szpitalu pojechałam do niego na kolejne 2 miesiące. Z powodu COVID-u nie ma aktualnie odwiedzeń, dlatego 4 miesiące spędziłam tak naprawdę widząc się z moją mamą tylko raz. Z powodu niedożywienia i bardzo wyniszczonych organów, a w szczególności trzustki i wątroby, które praktycznie nie pracowały, prawie umarłam w tydzień. Gdybym trafiła do szpitala 2 dni później, prawdopodobnie byłoby już za późno, żeby mnie ratować. Dlatego uznaję, że od tego czasu, kiedy skończyłam moje leczenie, czuję, jakbym narodziła się na nowo. 2 lata byłam jasną blondynką i tak naprawdę tydzień temu wróciłam do swojego naturalnego koloru włosów, który jest tutaj. I moimi włosami zajmuje się Dominik Przybyszewski. Tutaj macie jego Instagram i bardzo Wam polecam jego usługi. Naprawdę jest świetnym fryzjerem. Nie maluję się na co dzień, a jeżeli już, to tylko tak jak teraz mam rzęsy i brwi. Bardzo łatwo spalam się na słońcu, mam bardzo jasną karnację i jestem bardzo wrażliwa na promienie słoneczne. Kocham żelowe paznokcie, hybrydy, gdyż w pewnym sensie mnie one ratują, bo jak mam je zrobione, to ich po prostu nie obgryzam. Mam powiększone usta, tak, może tego nie widać, ale moje usta naturalnie są bardzo malutkie, praktycznie ich nie mam, a od zawsze podobały mi się duże usta, więc równo rok temu powiększyłam sobie i po moich 18 urodzinach, 30 czerwca, jestem już umówiona do pani doktor na poprawienie, po prostu uzupełnienie. Uwielbiam tatuaże i piercing. Mam jeden tatuaż, ale planuję kolejne. Jestem już umówiona na 3 sesje w czerwcu i 13 kolczyków. Jak możecie zauważyć, w uszach, w nosie. Miałam jeszcze septum, ale wyjęłam. Świetnie dogaduję się z mamą i mamy naprawdę świetną relację. Jestem bardzo blisko z moją babcią, która mieszka naprzeciwko mnie, dlatego też pewnie tak dobrze się dogadujemy i jest dla mnie ogromnym wsparciem, tak samo jak moja mama. Nie mam kontaktu z tatą od około roku, coś takiego. W swoim życiu byłam w jednym poważnym związku. Uwielbiam pozowanie do zdjęć i sesje zdjęciowe. Naprawdę mega dobrze czuję się przed aparatem. Chciałabym w przyszłości może spróbować swoich sił w fotomodelingu, ale kto wie, zobaczymy. Za rok piszę maturę i nadal nie wiem, co chcę robić w życiu. Podczas pobytu w szpitalu odkryłam artystyczną część swojej duszy. Zaczęłam najpierw szkicować, potem malować mazakami, potem farbami i aktualnie tworzę również ceramikę. Tutaj macie mojego Instagrama famulskart, na którym możecie kupić moje prace i wspierać mnie w tej twórczości. Większość z nich jest już sprzedana, gdyż schodzą jak świeże bułeczki, ale robię też pracę na zamówienie, więc możecie do mnie pisać i coś razem wykminimy. Od zawsze byłam bardzo aktywnym dzieckiem i uprawiałam chyba każdy możliwy sport. Od około 4 lat praktykuję jogę i od 5 roku uczęszczam na lekcje baletu. Uwielbiam spacerować i jeździć na rolkach i desce. Rowerem też nie pogardzę, jednak nie jest to moja ulubiona aktywność. Nienawidzę biegać. Kocham podróże, jednak ze względu na moją sportową karierę, gdy musiałam trenować, po prostu tego nie robiłam. I ominęło mnie wiele ciekawych miejsc, jak na przykład Kuba, Dominikana, Tajlandia,
Zanzibar, Kenia, gdyż moja mama wiele podróżowała w tym czasie ze swoim partnerem, a ja siedziałam w domu i trenowałam. Natomiast ten rok będzie bardzo obfity w podróże, gdyż chcę sobie odbić te wszystkie lata stracone na chorobie i trenowaniu. Stracone, w sumie nie były stracone, ale wiecie, jednak ominęłam je wiele dobrych chwil. Uwielbiam język angielski, konwersacje po angielsku, rozmawiać z ludźmi po angielsku i cały czas kształcę się w tym kierunku. Mam lekcje, właściwie to są właśnie konwersacje i po prostu zawsze na nie czekam. Od 3 miesięcy uczę się także języka hiszpańskiego. W szkole mam język niemiecki, jednak bardzo go nie lubię. Bardzo lubię czytać książki, szczególnie te o tematyce kryminalnej lub jakieś poradniki, coś w tym stylu. Nagrywanie na YouTubie od zawsze było moim marzeniem, jednak nie miałam wystarczająco odwagi i samozaparcia, aby się za to zabrać. Może bardziej odwagi niż samozaparcia, bo samozaparcia mi nie brakuje w innych dziedzinach, jeżeli się na coś uprę, ale odwagi. Jednak dzięki terapii, psychoterapii, w której jestem, się do tego przełamuję i znalazłam gdzieś tą siłę w sobie, żeby się otworzyć przed kamerą. Uwielbiam słodkie posiłki i mogłabym jeść wszystko w ciągu dnia na słodko. Kiedyś byłam bardzo nieśmiała i wycofana i było to stricte związane z moją osobowością unikową, która się wtedy już bardzo ujawniała. Jednak aktualnie, tak samo dzięki psychoterapii, totalnie się zmieniłam. Przeszłam trochę taki glow up, jak chodzi o moją duszę. I staram się być bardziej otwarta i spontaniczna. Mam ogromną słabość do wysokich Jordanów i w swojej kolekcji mam 4 pary, ale planuję więcej, bo po prostu uwielbiam te buty. Bardzo lubię ryzykowne sporty i aktywności, takie, które dają dużo adrenaliny i są niebezpieczne, jednak wiem, że jest to stricte związane z moją osobowością borderline, dlatego staram się z tym walczyć. Mam dosyć wysoki próg bólu i w sumie to lubię ból, wiem, że jest to dziwne, ale tak jest i jest on dla mnie w jakimś stopniu przyjemny. Moim największym marzeniem jest odwiedzić USA, Australię, Nową Zelandię oraz Japonię i polecieć balonem. Jestem od 2 lat w edukacji domowej i nie jest to to samo co nauczanie indywidualne. Edukacja domowa polega na tym, że wy przejmujecie odpowiedzialność za swoją naukę. I po prostu raz w roku, przynajmniej tak to wygląda w mojej szkole, macie egzamin z każdego przedmiotu. Ja osobiście zaliczyłam już wszystkie przedmioty w styczniu, także już od stycznia mam wakacje. No dobrze, to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zostawcie lajka, subskrypcję na dole, komentarz. Możecie też wpadać na mojego Instagrama, który jest tutaj i wysyłajcie ten filmik znajomym, a my widzimy się już w kolejnym filmie. Pa!